So, ich viel gesagt. Wie geil. Nie wieder. Wie geil. Nie wieder. Was ist das, was ich zu meinem Hause? No to włącz nas teraz. Co wiem? Ja tu mam zajebiste schizy. Co wiem? Jeśli polecam sobie... To się dalej nagrywa? W ogóle. Co? Się nagrywa. Tak. Człowiek. Na ludaka. Na ludaka. Remix.
Akira 99. Kaptury na głowę i ręce do góry. Sobota, niedziela, czyli weekend jest grany, ale nie wiedziałem, że będzie tak pojebany. Sobota, ranek, słońce przez okno zagląda. Wstaję i na wszystkich domowników spoglądam. Do południa soboty nic się nie działo, nic szczególnego się nie zapowiadało. A tu nagle telefon się obudził, moje plany na dzień do życia pobudził. Podnoszę słuchawka, tu lider plan ja podaję, więc kroki na jego bloki szybko zapodaję. Spotkanie feel gooda, jednego zawodnika, wszyscy wam powiemy, co z tego wynika. 3-5 rzutka została zebrana na buchy, więc wykonaliśmy bardzo szybkie ruchy. W kierunku Milanówka jedziemy, furą na liczniku prawie stówka. Na drodze dwa psy nas wypatrują, po chwili już nas wszystkich haltują. Krótka chwila i kierowca do nas powraca, o nowe wiadomości nas wszystkich wzbogaca. Ruszamy do przodu i baru szukamy, kilka razy tą drogą się snujemy. Baru pewnego wypatrujemy, nagle ktoś krzyczy, że widział reklamę Piasta. Ja myślę i mówię, jesteśmy na peryferiach miasta. Patrzymy przez szybę, kolesia szukamy. Patryk mówi, że go nie ma, więc się ulatniamy. Powrót do miasta i plan obmyślamy. Wszyscy coś nowego sobie wymyślamy. Kroki do kolesia, pokojową zagrywkę. Prania nie ma w domu, więc robimy stamtąd zrywkę. Ja i moi znajomkowie na dworzu chwilę posiedzieliśmy, plan obmyśliliśmy i do domu się rozeszliśmy. Niedziela się zaczyna, jest towar, mówi pach łopaczyna. Po nieudanej sobocie radości przyczyna. Ustawka z komarem na godzinę 6:00, robi się już pusto. Będzie dzisiaj wrażeń mnóstwo. Uderzamy do izy B, gdzie z Bartkiem spotkamy się. On trochę floty wyłoży, do wspólnych lotów się dołoży. Więc telefon do lidera, podkładów stworzyciela. Już w oczach widzę, plantowa atmosfera. Ruszamy na wukatkę, humory mamy w kratkę. Przecież wczoraj zaliczyłem wpadkę. 50 zeta w plecy, byli tam koledzy. W tym samym składzie, dziś na pokładzie. Z nadzieją, że nasza wyprawa rozwiązanie znajdzie. W katce panuje świetna atmosfera. Śmiejemy się z lidera, jakieś miny odstawia. Ekipę zabawia, swoją chęć do palenia ponawiam. Wreszcie upragniona stacja, dobrych humorów kontynuacja. Pas kolesiem, zawarta transakcja. W ciemnym miejscu niechciana akcja. Wszyscy się wkurzają, takich akcji dosyć mają. Gdy szliśmy z powrotem, już na piechotę. Bartek miał bliski kontakt z błotem. Stopa cała ujebana, nogawka podgnięta do kolana. To już druga akcja niechciana, z powrotem na osiedle, blokowce stojące rzędem. Na straconej pozycji stoimy, dziś nie zapalimy. Do morsa na klacinę walimy, tam z żeglarzem czeka. Każdy narzeka, obudził nadzieję. Dzwoni do człowieka i co się okazuje, że gdy floty brakuje, każdy tobie towar oferuje. My przecież flotę mamy, o towar zabiegamy. Koleś informuje, ostatni plan 2 minuty temu zjarany. Wszystkie plany weekendowe, akcje niezdrowe zniszczyły, dobrą zabawę zniweczyły. Taki chujowy weekend, sprawdź lirykę, chłopaczymy, co z komarem, nowe tworzy rymy. Rymy, 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 zielone dymy, czas na wolną stylizację. Sprawdź moją narrację, wolną stylową, sprawdź się swoją głową i z drugą połową triumviriatu. O kurwa, nie ma tu wariatów, tylko są porządne chłopaki. Sprawdź, jaki mam pomysł teraz na skroni. Sprawdź, kto się broni, a kto nie. Kto na wolniaka teraz sobie jedzie, teraz pajedzie. Sprawdź, dokąd dojedzie, może 2 minuty podkładu zostało. Sprawdź, bo tego jest nie mało, tylko dużo. O kurwa, nieba się burzą. Można to porównać z gradową burzą. Tego, co robię, tu jest dużo. Lider sobie siedzi, on śledzi tamtych łakiem sich, co docinają mu do gara. Sprawdź komara, co napierdala teraz na wolniaka. Sprawdź dzieciaka, który 17 latek sobie na karku trzyma. Sprawdź, jak wygina teraz wolniaka i wolnego styla. Sprawdź, bo nie idę do tyłu, tylko idę do przodu. Nie mam samochodu ani prawa do jazdy. Sprawdźmy odjazdy i odloty. Sprawdź wolne soboty i niedziele, bo z kumplami zawsze się zielonym podzielę. Złotem sprawdź, co zrobię potem. Może jakiś śmiech zawalę sobie. Sprawdź, teraz mówię to tobie. Słuchaczu, jesteś na drugiej stronie.
słyszysz to w głośniku, sprawdź mnie zawodniku albo słuchaczu, ale tak już żeglarz powiedział, ja nie będę tego powtarzał, bo będę się przerażał później. Sprawdź mnie na liryce luźnej, na wolnej, której teraz jadę, co jest lidera podkładem. Sprawdź, co ja takiego teraz mówię. Nie wiem, bo się gubię na wolnym podkładzie, na wolnym słowie. Słuchaj, co ci teraz papowie. Powie ci to, że piosenka jest zajebista. Sprawdź, akcja mglista, mglista, zielona. Sprawdź, spalona była lufa jakaś, ale to ostatnio tego nie zrobiłem. Sprawdź, bo się pomyliłem. Triumvirat, nie jestem wariat. Triumvirat 99, sprawdź to zawodniku. Na biało, no i o co chodzi? Remix. Triumvirat 99. Remix. Teraz 20-lecie, posłuchaj teraz marna. To jest prawdziwe jak linia papilarna. To jest 20, a nie kolonia karna. Jestem z centrum, o tym już wiecie. Tam mnie bardzo często znajdziecie. Jak powiedział żeglarz, że zajawka się toczy. Myślę, że na batle ktoś ze mną wyskoczy. Jestem z Grodziska, popatrz na mnie z bliska. Nie patrz z daleka, bo wzrok straci z deka. To nie blantu rzeka, tylko słowa młodego człowieka. Kawałko przy kazaniach zamykałeś drzwi. Ja je otworzyłem i lekcje dałem ci. Nad tym co zrobię pomyślę dwa razy, żeby na murze nie zrobić żadnej skazy. Spod mojej ręki wychodzą same obrazy. Przytoczę słowa mało, hip to rymowanie. Dla mnie to jednak ścian malowanie. Teraz się dowiecie gdzie znaleźć mi możecie. Na klatkach w zimę, a przy murach w lecie. Teraz 20-lecie Sienkiewicza, ulica. Możesz to nazwać centrum dzielnica. Teraz 20-lecie Sienkiewicza, ulica. Możesz to nazwać centrum dzielnica. Nie jestem wzorem do naśladowania, który teraz swoje karty odsłania. Nie robię tego, bo ktoś mnie nakłania, tylko robię to zamiłowania. Sprawdzić mnie chcecie, przyjdźcie na 20-lecie. Tu mnie znajdziecie, piątkę przybijecie. Przy murach w lecie mnie znajdziecie. Musicie tego posłuchać, bo to 20-lecie. Teraz dzielnica, centrum się pokazuje. I przez mikrofon u lidera rymuje. Ja jako reprezentant o niej zarymuję. Tym, że jest mała, się nie przejmuje. Tu ja bardzo często bywam i u lidera się teraz nagrywam. To są drugie słowa, które wymyśli moja głowa, więc po podkłady przychodzę do was. Jeśli nie chcę słuchać tego, to 3-4, nie mój kolego. Teraz 20-lecie Sienkiewicza, ulica. Możesz to nazwać centrum dzielnica. Teraz 20-lecie Sienkiewicza, ulica. Możesz to nazwać centrum dzielnica. Ja już zostanę na grodziskiej scenie. Tego zdania już nigdy nie zmienię. Bo 20-lecie to podobne pokolenie. 30 styczeń to duże wydarzenie. Ponieważ Mart pokazał się na scenie. Na 20-leciu sami fajni kolesie. Nie znajdziesz tu nikogo w dresie. Ta wiadomość po Grodzisku niech się rozniesie. Teraz pozdrowienia, bo mam nie do powiedzenia. Dla mało ubawa, doca i skara. Ponieważ zmieniam swój rym zaraz. Na pierwszym planie to ścian malowanie. Później dopiero do mikrofonu gadanie. Dobrze, czy na razie nie będziemy śmiać. Wiem czego chcę, więc posłuchaj mnie. Tak niewiele trzeba mi kilka pięknych chwil. Ja wiem czego chcę, więc posłuchaj mnie. Tak niewiele trzeba mi kilka pięknych chwil.
Gdy patrzę na życie swoje, moje podboje, do wniosku dochodzę, że różne nastroje. Tak niewiele mi potrzeba, trochę powszedniego chleba. Z moimi marzeniami nie wzlatuję do nieba. Zostaję tu na ziemi, bo niewiele mi potrzeba. Gdy bieda w kieszeni, nic mi się nie zmieni. Wyjdę na prostą i świat się zazieleni. W przeszłość odejdę problem, bo do przodu idziemy. Nie wymagam za wiele, ze wszystkimi się dzielę. Bo przyjaźń najważniejsza to nie kazanie w kościele. Razem z kumplami na ławce sobie siedzę. Nieraz pobliskie bary chętnie odwiedzę. Gdy jest waluta, wtedy gra moja nuta. Kolejne marzenie i zabawa wysnuta. Życie jest zbyt krótkie, by wchodzić w detale. Dlatego ciągle zieloną fajkę palę. Drobnymi problemami nie przejmuję się wcale. I gdy gra muzyka ze słowami prawdziwymi, siedzę i słucham z oczami zmniejszonymi. Jestem raczej spokojny, ja wojny nie szukam. Dobrej rady kumpla zawsze posłucham. To co teraz mam wystarczy w zupełności. Choć nie wszystko jest najlepszej jakości. Przyjaźń ma dla mnie najwyższe wartości. Ja wiem czego chcę, więc posłuchaj mnie. Tak niewiele trzeba mi kilka pięknych chwil. Ja wiem czego chcę, więc posłuchaj teraz mnie. Tak niewiele trzeba mi kilka pięknych chwil. Teraz ciągnę swą kolędę, cienko czasem przędę. Twoje komentarze są tutaj zbędne. Szanuję tych, co szanują mnie. Każdy z osiedla o tym dobrze wie. Moja postawa to nie kwestia ubrania, opinii wyrabiania, często rymowania. Co myślisz o mnie, zachowaj dla siebie. Ja nie obgaduję cię, ty nie obgaduj mnie. Ja wiem czego chcę i kilku ludzi to wie. To muzyka i libacja, czasem jakaś inna akcja. Ciągle teksty drukuję, mój styl trenuję. Innych dobrych graczy style szanuję. Moje marzenia spełniać chcę, postawy nie zmienię. Tylko dlatego, że ktoś chce zmienić mnie. Teraz w triumviracie żyję sobie bracie. W samplu z koleżkami i ich postawami. Ciągle się podniecam nowymi nagrywkami. Zimnego żywca pełnymi butelkami. Choć czasem kilka wpadek, to się nie przejmuje. O tym co mi trzeba tu i teraz rymuję. Pewne zamieszanie w ekipie wywołuje. Wszystkim moim ludziom teraz podziękuję. Za to wszystko, co zrobili dla mnie. To się dla mnie liczy, to jest ważne przynajmniej. Tego mi potrzeba i do tego dążę. Chcę by tak było, z tym nadzieję wiążę. Może przed końcem zrobić coś jeszcze zdążę. Co tutaj rymuję, w moim świecie znajduję. Nie jestem bogaty, nie mam dużej chaty. To co teraz mam, sobie zostawiam. Do takiej postawy wszystkich namawiam. To co trzeba mi, wiele pięknych chwil. Choć w życiu przebyłem wiele długich mil. Ej. Ja wiem czego chcę, więc posłuchaj teraz mnie. Tak niewiele trzeba mi kilka pięknych chwil. Ja wiem czego chcę, więc posłuchaj teraz mnie. Tak niewiele trzeba mi kilka pięknych chwil. Specjalnie pioseneczka dla Morsiny. Może byś ruszyła jakieś fajne temaciny? Tak, co ty nie możesz zrobić, żeby nas do lepiej ściągało? Weź tu głos. Delikatnie mu przesunął głos, nie zrobił. Co ty na to? Człowiek, właśnie mówię tobie, sprawdź jak ja to robię w swojej osobie. Zadaję ci pytanie, co ty na to odpowiesz? Jeśli jesteś spięty, zielonego sobie weź. Ciepłe dni się zaczęły, szmentanie osiedlowe. Na wolność się układa, w głowie rymy nowe. Mikrofon w łapie i twarz roześmiana. Imprezy i palenie od wieczora do rana. W sobotę lub piątek pewnie kiki będzie grana. Z ręki do ręki, lupa przekładana. Co ty sądzisz na to? Jak ja to robię, jeśli nie, to by wniosku. I co mówię tobie, jak wolno spędzać czas bukowymi klatkami. Ciągle rozbawionym być zielonymi najebkami. No to ci mówię, oddaj się wstań na pykania. Posłuchaj teraz grodzickiego drania. Co ty na to? Sprawdź co się tutaj dzieje. Trzy upalone twarze i każda się śmieje. Na szybko tekst pisany, plan był jarany. Co tu się dzieje? W bit się wsłuchuje. Jakieś rymy, bez sensu planuję. Tak jak co dzień po moim osiedlu się snuje. Więc pytam co ty na to? Jak mi odpowiesz? Kiedyś się dowiesz jak z koleżkami. Bawię się właśnie tu pod blokami.
Ja dla nich szacunek, chłopaki zawsze z wami. Codzienne najewki, blantowe albo alkoholowe. Jakieś akcje, za każdym razem nowe. Teraz głos w marna osobie, słuchaj tego, nie wyłączaj mi tego w ogóle. Sprawdź to, co ja traktuję czule, co na to, ja na to, jak na lato. Czuję w głowie wiosenne opary na ulicy, jakieś czwary paradują, strasznie dupami wibrują tu przed nami. Sprawdź nieraz, siedzimy pod klatkami i to widzimy, i się bawimy, i takie akcje często robimy, robimy. A, palimy, zapomniałem. Na ludaka. Czuję w głowie wiosenne opary. Co ty na to? Bawię się właśnie tu pod blokami. Ja dla nich szacunek, chłopaki zawsze z wami. Żeby swój śmiech włożyć tam nasz materiał. Słucho. Teraz powiem wam to, co widziałem, co przed oczami miałem. Z kontrami w gadach, kolorowy świat przed oczami panował. Tylko coś powiedziałem, każdy się zachował w sposób na luzaka, w sposób na lozaka. Nie znalazłbyś chłopaka, który jest normalny. No bo każdy naprawiony, dobrze wpierdolony. Miejscówka zajebista, bo łąka prawa zielona. Wcześniej jakaś sprawa została spalona. Kumpel się wykruszył i go nie było z nami. I jeszcze wkurwieni, komary nad głowami. Wszyscy wesołe miny i nowe pomysły. Robiliśmy wszystko, żeby nam nie pryzły. Te wesołe chwile i czas spędzany mile. Pod wieczór komary bardziej nacierają. Wszyscy się zbijają i na bloki ruszają. Klatkę numer 3 odwiedzają. Tam już rozmowa na luzaka się toczy. Nikt z nikim się nie droczy, bo nie ma siły. Dnia 28 nie zastaliśmy kiły. Zaka. To co widziałem? Człowieku na luzaka, siedzę sobie na łące. Obok dwóch kumpli, nade mną słońce gorące. Tu na pielgrzymce fajkę stukaliśmy. Trudno się zrobiło, więc grę wymyśleliśmy. Pociągi jeżdżą różne, często osobowe. A wszystkie wagony były wrzutami oblepione. My stoimy, podziwiamy, oczy na wierzch wywalone. Komary latają i gryź wszystkich zaczynają. Więc ekipą chłopaki wolny spacer zaczynają. Dookoła łąki w końcu boisko osiągają. I na tym boisku kolejne akcje się zaczynają. Choć piłkę nie grają, to fajnie czas upływa.
Każdy coś gada, żaden z nas nie odpoczywa. Wszyscy jakieś nowe pomysły mają w głowie. Jeśli nie wierzysz, to Mar też ci to powie. Wybite lufy były dziś palone. Dzień się kończy. Czas powrotną ruszać w stronę na blokowisko. Choć to niedaleko, to nie jest też blisko. I ruszamy z powrotem, jeszcze trochę podjebani. Zostawiamy naszą miejscówkę za nami. Sobie zdałem,
że życie moje jest moje i twardo stoję na ziemi i nic tego faktu nie zmieni. Wybaczają ci, na których mi zależy i którzy mnie znają, choć naprawić tych błędów szansy nie dają i pretensji o to nie mam. To była moja wina, lecz zrozumieć nie mogę, jaka jest przyczyna takiego postępowania z mojej strony. Odpowiedzi wciąż szukam na moje pytanie. Zdaję sobie sprawę, że to niełatwe zadanie, ale jestem uparty i w wysiłkach nie ustaję. Każdego dnia w głowie nowy pomysł powstaje i wciąż to samo pytanie sobie zadaję. Jak to jest i jak to się dzieje, że żyję na konkrecie i ciągle się śmieję, choć nie ma nic do śmiechu, życie jest ponure i wszystkie problemy rozwiązuję, które mnie męczą i spać po nocach nie dają. Wszyscy ludzie, co na ulicy mnie poznają, dla nich szacunek, bo DRK się nie zmieni. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. Pada pytanie, na którym stoję planie. Ja odpowiem wam na pierwszym, bo jestem jednym zawodnikiem reprezentującym centralne ulice. Często zagłębiam się w zielonej chmurce. Jak się ktoś zakupi, dzień nie będzie głupi. Nie będzie głupi, tylko spędzony w sosu na luzaka. Już nieraz słyszałeś tego chłopaka. Ja i triumvirat, czyli bank został zawarty. Na nowe pomysły jestem zawsze otwarty. Teraz BZM do boju ruszy, jak strzała wystrzelona z kuszy. Każdym murem z chęcią poruszę, bo taką mam malarską duszę. Czy słyszeliście? Teraz 20-lecie, jeśli tak, to gdzie mieszkam, wiecie. Jeszcze tylko kilka słów wam narzucę, jak idę do przodu i sobie nucę. Teraz solo poza każdą kontrolą, to jest tylko taka moja narracja. Na luzaka zostało już wydane, tam też słyszałeś moją gadane. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. Jestem nowy i jeszcze surowy, ale do rymów zawsze gotowy. Swój rym wymyślam prosto z głowy. Słońce gorące na ulicę miasta świeci. Kiedyś padło stwierdzenie, lokalne śmieci. Teraz chłopak z centrum pokaże, co potrafi. Każdego łakęci swoim rymem trafi. Tu i teraz sam przy mikrofonie stoję i żadnej głupiej kalki się nie boję. Przy tym co zrobię, nigdy nie zarobię, bo nie mam tego w planach, bo robię to dla całej muzyki. Słyszysz teraz, jakie są moje wyniki. Ten rym nowy, tak zwany blokowy. Takie są te słowa, proste, ale rymowane. Nie lubię nikogo, kto robi kaszane. Kto tylko udaje, zamiast coś robić. Kto tylko kalkuje i nad swoim się nie chce pogłowić. Nowy tekst z głowy wymyślam, z nikogo nie ściągam i z nikogo nie zmyślam. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. Teraz znowu ja powiem do uszu wam, że w triumviracie nie jestem sam, tylko z kolegą tak zwanym Derekiem. Mogę go nazwać swoim człowiekiem. Później Morsina co niezłe rymy wycina, głowy łatów swoim słowem ścina. Teraz na nowo BZ-em zaczyna. Od nowa słuchaj tego słowa. Jakaś akcja blantowa by się przydała. Zobaczmy czy armata została wyjęta. Kurwa z domu nie wzięta została. To takie życie na klatce jest fajowe. Kurwa rym rozpierdala mi głowę. To jest tylko taka moja narracja.
narracja, niedługo jakaś nowa atrakcja będzie wypowiedziana, jakaś nowa rozmowa będzie nagrana na linii BZ-em, a słuchaczem rozmowa krótka i na temat. Stoję tu ja i stoi mój brat. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. To jest tylko taka moja narracja, nigdy nie wciągnie mnie komercjalizacja. Weź dalej. Wyjmuję i maluję. Trzeci i dwie dziewiątki, to taki czas, żeby przybijać nowe piątki. Tu dla tych wszystkich, co wtedy z nami nie byli, mówię teraz. Powiedz. Niech myślą, co stracili. Samo malowanie było zajebiste i pomysły kolesi od puszek wyjebiste. Żegla, styl wolny, jakieś rozmowy. Bit koleś robił prosto z głowy, żadnego plagiatunku, swoje pomysły. Słyszysz, reprezentuje ściany z lewej strony Wisły. Frajerzy niechciani, ich chujowe wyniki. Lepiej wypierdalać, malować śmietniki. 21.03, ściana malowana, za rogiem była sztuka spalana. Pobudka godzina, 8 rano, tak rano nikogo jeszcze nie sprawdzano. Godzina 11 i kilka minut po niej już było, kiedy w domu coś zadzwoniło. Podniosłem słuchawkę, a tam mało ze skoblem czekali. Rozmawiałem z nimi chwilę, a oni się mnie pytali, czy już wychodzę i ruszam na stację. Bo wiesz, były uprawiane akcje z kumplami 11.20. Byłem umówiony, bo ja się zjawia, a ja już wkurwiony, bo patrzę, a tu kumpli nie ma. Myślę, pierdolnięta ściema została. Grupką na miejscówkę powoli ruszyliśmy, a tam kumple, więc się przywitaliśmy. Siema, siema. Chwila rozmowy i do roboty ruszyliśmy. To co później tam się stało, to możesz ocenić, bo na murze zostało namalowane. Słuchałeś teraz komara gadane. Więc chodź, pomaluj mój świat. Już idę. Farbą. Więc chodź, pomaluj mój świat. Już idę. Na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją farbą. Duża ściana przy ulicy, tutaj się zebrali do malowania zawodnicy. Kilka osób maluje, a reszta obserwuje. Pogoda się psuje, ktoś tam lufę obstukuje. Graffiti ważna rzecz w hip-hop kulturze. Podpisy i malunki są robione na murze. Hip-hopową drogą chcę życie pokonywać, zajawkę trenować i nigdy nie przegrywać. Lecz wracam do malarzy, którzy tutaj byli, dużo pracy w tą zabawę włożyli. W naszym mieście murów masz niemało, lecz większość pusta. Jak to się stało? Może teraz będzie się w końcu coś działo. 30 czerwca kolejny dżem jest planowany. Komar ma nie jeden projekt wykonany. Co będzie dalej, to nam czas pokaże. Wszystkich dobrych zawodników szacunkiem darzę. Mimo że sobie osobiście nie maluję, tylko obserwuję. Dużo przyjemności w tym zawsze znajduję. Więc chodź, pomaluj
idę. Farbą. Schodź, pomaluj mój świat. Już idę. Farbą. Schodź, pomaluj mój świat. Już idę. Niech ta niebie stanie tęcza malowana twoją farbą. Schodź, pomaluj mój świat. Już idę. Toryga niebieską. Niech ta niebie stanie tęcza malowana twoją. Tylko farbą. Weź to wyłącz. Weź to wyłącz. Weź to wyłącz. Cisza w studiu. Cisza, cholera, mówię cisza. To Marcisia. Ale właśnie. Dobra, może byśmy zaczęli pozdrawiać. Ej, no to zaczynam. Wszystkich znajomych od Komara bym chciał pozdrowić. Lizę Barańską, Agnieszkę Lewicką, Morsinę, Kaśkę jedną, drugą, trzecią. W ogóle wszystkie Kaśki, które znam, Agnieszki. Nie podglądaj moich pozdrowień. Slimera, Mirgosa, Żeglarza, Telurca w ogóle, KS-a, Składowiczy, Bartka może bym pozdrowił. No pewnie, chłopaka jest bardzo. No. Co? Drugi mówi, a no, Rafał bym chciał pozdrowić, szczególnie Rafał. No. Rafał mi muzykę robi. No, KLB też wszystkich w ogóle, co na scenie są, rodzickiej nie tylko. Wszystkich malarzy, Dubawa, Doca, Skara, Człowieku, Snuza, Postera, Sari, Człowieku, Deno, w ogóle ESO, DSG. No i wszystkich, których znam w ogóle, doktora, Morsina już była. Tatę, brata, drugiego brata, bratową, bratanków i bratanicę. No i dobra, ja bym wyjebywał stąd. Teraz mam Patrykowi pogadać trochę. Starczy. No to nara. Wszystkich pozdrawiam. Kupcie tą kasetę sobie. Zajebista jest. No, człowieku, siemanko. Siemanko. Ja teraz zacznę pozdrawiać, nie? Ja tak, no pozdrowię. Pewnie pozdrowię Gośkę, pewnie Stajmiego, Beatę, pewnie Żeglarza, KS-a, Litera, każdego dobrego, co hip-hop wspiera, Lizę B, Kaśkę W i Kaśkę D, Rusaka, Kubę, Jacka M, Maniaków Gwiezdnych Wojen i Baldur's Gate'a, każdego prawdziwego skate'a, Kopernik, Berda i Dwudziestka, na tym osiedlu Komar mieszka. Wszystkich, których znam i których dopiero poznam, ale jeszcze nie znam. No i oczywiście rodzinka moja. Sprawdźcie tego gnoja. Wow, yeah. Zacznę. Kup tę płytę, bo jest wpyte. Spróbuję kupić. No, więc zachęcam was do kupna tej kasety. Pierwszy nielegal. Pierwszy nasz nielegal. A ja już za sobą... Ale będą następne. No właśnie, już po edycji.
zaczynamy z nowym materiałem. Jedziemy, trzy osoby w jednym składzie, zobaczysz. No, na nowo sobie ruszymy po edycji. Rafał nam udostępnił to chyba, myślę. No, pewnie się nie wyłamie teraz. Teraz już jest pogrążony w nas. Już ma pecha, już no. Przesrany. Musisz z nami być, człowiek. No, bo inaczej się kurescy się dzieje. Każdy cię wyśmieje. Ale normalnie, nie, no ale dobra, to miało być outro, tak na luzaka. I pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam. Kupcie naprawdę to płytę, bo jest... Warto, warto. No. Zrzeni, ale końcówkę spierdol. Jak mi się podoba, ale dalej to. Człowieku, reklama. Bicik się kończy, słuchaj, no. Bicik się kończy. No, to, na razie. No, na razie i kupcie. Kupujcie. A ma tekst? Gdzieś? Co, nie, no ale... Piosenka musi, piosenka. I on zaczął śpiewać, czekaj, no przekuję. Z nią już śmieję, człowiek. Normalnie, co robi, co robi.